Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Będzie strzelał, aj blisko słupek! Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Urliga. Piłka trafia do przeciwników. Łukasz Urliga. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Dobrze dograł. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. Piłka w siatce. Ależ uwolnił się spod opieki głową. Pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. Widać, że ćwiczyli to na treningach. Doskonale dograna piłka z narożnika boiska ląduje w siatce. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ty do mnie, a do ciebie, ale teraz rywale przejęli piłkę. Aut, piłka dla Wisły. Dośrodkował. No i mamy bramkę wyrównującą. Na gole strzelane z szczupakiem zawsze miło popatrzeć. Mamy powtórkę. Świetnie poszedł do tej piłki. Fenomenalne wykończenie akcji. Oglądanie takich strzałów to czysta przyjemność. Łatwo zapomnieć, jak bardzo zawodnik ryzykuje zdrowiem przy uderzeniu szczupakiem. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Burlika.
przejął, ale nie opanował piłki. Uwaga, może być groźnie. Wysoko nad poprzeczką. Strzela! Nie ma gola. Dobre przejęcie, brawo! Jakub Błaszczykowski. Spójrzmy, dośrodkowanie. Niestety, zagranie głową. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Sędzia kończy pierwszą połowę, remis 1-1. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Zaczynamy. Druga połowa, Wisła przy piłce. Łukasz Burlika. Ależ znakomicie to wyłapał. No, już blisko pole karne. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Dobrze, przebił się. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Burlika. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Będzie zmiana w krakowskiej Wiśle. Ładne dogranie. Brawo, ładnie piętą. Ładnie wymieniają podania. Piłka w rękach bramkarza. Seria pięknych podań. Z tego podania może być bramka. Uderzenie w stronę bramki. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego.
Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. Ładnie wyjaśnił tę sytuację po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To dobry moment na centrę. Posyła w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Przydałaby się wrzutka, ale znakomicie! Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. O to chodziło! Nikt nie podążał za tą akcją. I za chwilę wznowienie spod bramki. Za chwilę zmiana w składzie drużyny Wisły Kraków. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Ach, wydawało się, że straci równowagę w tym starciu, ale jednak nie dał się powalić. Ależ podanie! No, strzela! Gol! Nie przypuszczam, żeby rywale podnieśli się w samej końcówce. No i zanosi się na to, że wygrają to spotkanie. To już końcowe minuty meczu, a oni prowadzą zupełnie niespodziewany wynik. Jeśli taki rezultat utrzyma się do końca, będziemy świadkami nie lada sensacji. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Mają teraz okazję. Dośrodkował! Jak zakończy się ten pojedynek? Znakomicie ze skrzydła! Wiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2-1. No i mamy wygraną. I choć to był tylko mecz towarzyski, to jednak zwycięstwo zawsze cieszy. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Zwyciężyli, ale losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. W samej końcówce meczu emocje sięgnęły zenitu i udało mu się umieścić piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo.